Halo, halo, zanim zapraszamy odcinek, krótka ankieta, tak, w Minecrafcie ankieta i takie tamto mało znaczne, ale tak, w końcu pojawiła się ankieta. Ankieta jest dosyć prosta, macie tam parę opcji do wyboru. Czy on jest głupi? Dobra, nieważne. Gdzie będziemy teraz przez najbliższe odcinki przebywać? Ponieważ z wioską nie jesteśmy już tutaj sprzyjaźnieni, ponieważ nie ma villagerów, ale o tym się dowiecie z odcinka. Tak, odpowiedź jedna to jest ta tutaj łódka tutaj na lądzie. Ona jest tam całkiem niezłym stanie, byśmy sobie ją osiedlili pod ziemią, jakieś tam rzeczy dookoła niej i tego typu rzeczy byśmy robili obok tej łódki. Druga opcja to jest tutaj pod wodą. Nie mam tego pojęcia, czy są jakieś tutaj statki czy coś, ale możemy też coś zbudować. Jakieś podwodne statki, jakieś podwodne bazy tutaj na tym oceanie, to jest druga opcja. Tam jakoś je opiszę jeszcze. Trzecia opcja to jest zostajemy tutaj w naszym villagerowie i tutaj jakoś to rozwijamy. Lub czwarta, szukamy zupełnie innego miejsca. Zagłosujcie w ankiecie, to jeszcze raz. Tu jest ten statek, tam daleko, ten co widzicie. Albo tutaj gdzieś na dnie oceanu sobie kręcimy się. Albo tutaj w villagerowni, albo zupełnie gdziekolwiek indziej. Dobra, głosujcie w ankiecie, a my idziemy do odcinka. Jej. Witam Was tutaj, cześć, czołem wznąż i zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. Tutaj ze mną z Avi Żywnoszem i tak, mam dla Was dobrą i złą wiadomość. No może rzeczywiście najpierw złą. Zła wiadomość to jest taka, że nasza wioska jest pusta. A mianowicie wszyscy villagerowie nieznanych mi powodów zawsze gdzieś się obok nich osiedla, to giną. Umierają, po prostu znikają. Ale ten problem da się jeszcze w miarę łatwo załatwić, ponieważ niedaleko mamy inną wioskę i z niej będziemy mogli sobie załatwić villagerów, jakby coś. Natomiast druga, trochę gorsza, lepsza rzecz, to jest taka, że wszystkie nasze rzeczy z tam bazy, tam daleko, co mieliśmy na początku, przeniosą, znaczy naprawię wszystkie. Tam zostawię takie podstawowe rzeczy, które mi się po prostu przydadzą, jeżeli bym kiedykolwiek jeszcze tam chciał po prostu wrócić, czy coś. Także tak, to jest dobre, to jest kolejne. Ponadto mamy tutaj, jak widzicie, bambus bardzo pięknie rośnie ogólnie w naszej tutaj wiosce. Prześpijmy się i zaraz wam powiem mniej więcej, co będziemy robić. Dzisiaj mam takie zamiary, żeby zejść po pierwsze do jaskini. To jest rzecz, którą już jakiś dłuższy czas planuję. Pomijając to, żebym chciał właśnie zejść do jaskini. Się robiło tak? To się robiło w ten sposób. To jest akurat nasze paliwo, takie nowe teraz. To no, sądzę, że po prostu będzie lepsze niż nawet to, co my tutaj teraz mieliśmy. I tak, musimy zrobić sobie trochę pochodni, bo chcę zejść do jaskini i pozwiedzać pobliskie tutaj statki zakopane jakąś nową. Tylko ja tam pływałem sobie. Tak, w ogóle tu mi jeszcze creeper wypuchnął, ale na szczęście udało mi się to wszystko naprawić. No ale tak, mapa skarbów jakaś jest tutaj bliska, z tego co pamiętam, więc tak. Okej, od tego jestem daleko. Ta, dobra. Czekaj, to jest to? Nie, to nie było to. Czekaj. Ja nie mam. Ja i Minecraft. To wygląda mi dobrze, kusząco. Ale nie, nie mam mnie w ogóle na tej mapie. Pewnie to już ten skarb zdobyłem, skoro mnie nie interesował. Dobra. W takim wypadku lecimy dalej. Ciach. Okej, dobra. Tutaj to już widzę, że nie, bo. A nie, takie to może nawet było dobre, ale no nie wiem. Dobra, tutaj też jakiś taki, który wydaje mi się, że już był. I teraz przerzuciłem sobie wszystkie mapy tutaj oczywiście. O, i to jest to, czego szukaliśmy, czyli nie polegaj. To jest mapa 0, czyli mapa 0 możemy sobie rzucić. Dobra, to tak, tam coś mamy. To jest na pewno do zwiedzenia. Wyrzućmy nasze śmieci, które mamy w sobie. Tak, jeszcze jakiś tam zombiak był po drodze. No, dużo się tutaj, dużo się rzeczy w międzyczasie tam działo. No, dużo, dużo. Trochę, nie jakoś też strasznie bardzo wiele. Dobra, to tak. Dobra, teraz sobie weźmy sobie to. Weźmy sobie trochę drewna. Na pewno. Patyczki. Tak, czy mamy jakiekolwiek pochodnie, takie, które moglibyśmy użyć i. Dobra, jakieś ich trochę skraftować, bo jak będziemy sobie szli. Znaczy najpierw tak, najpierw znajdźmy ten skarb, bo to więcej nam zajmuje zawsze czasu, co nie? Więc później się zajmiemy całą resztą. No, tak, to sobie weźmy. Natomiast jak. A, dobra. Tak, oczywiście. Ja i pamiętanie tego, jak to wszystko się tutaj zrobi. Proszę cię. Dobra. Poczekaj, to się brało tak.
Nie. Wy nie patrzycie, że ja tutaj w ogóle cokolwiek teraz kręcę, tak? Ja tutaj się teraz tak. Jak to się pięknie mówi, ja teraz się tu bawię w Minecrafta, niby, że ja umiem cokolwiek i takie tam. No dokładnie. Że ja na niby umiem. Dobra. Tak, to pochodnie to już jest całkiem zacnie, ale nie, byłoby fajnie, gdyby było ich więcej. Ale ja mam 31. 64, jakbyśmy mieli, to byłoby fajnie. 63. Dobra, już bez przesady. Dobra, to mamy z powrotem. I będziemy to sobie tego szukać, oczywiście, tak. Łódkę sądzę, że możemy póki co sobie zostawić, bo to jest bardzo blisko. To jest w ogóle gdzieś obok nas. Z tego co pamiętam, drewno mamy. Jedzenie mamy nawet w dwóch wersjach. Nie, czekaj, to sobie wyrzućmy. Dobra, i tu trochę tego. I czy mamy jeszcze trochę tego, bo by się przydało, żeby to... O, jest trochę, dobra. To tak, czekaj, tu jest jakiś jeden węgiel. Ciekawe. Chlebki... No, nie, no bez przesady, to przecież ja tam nie będę teraz umierać z głodu. Wrzućmy tutaj do ciebie to. Dobra, idziemy znaleźć to. To jest... No, wprost nie właściwie. Okej, dobra, tu jest tylko ten zombiek jeszcze. O, widzę, że dostałem cofają za alternatywę paliwo. Że użyłem wodorostów do przepalania. Ciekawe, ciekawe. Dobra, to tak, tutaj widzę, tutaj na pewno coś teraz mam. Że to jest jeszcze gdzieś tak. Oczywiście pod wodą, co nie? Tak, ogólnie ten statek się zastanawiam, czy my byśmy go sobie nie zaaneksowali i nie osiedlili się w nim, na nim i takie tam różne rzeczy. Może teraz sobie przypomniałem, że ja mam jeszcze do zrobienia parę rzeczy na najbliższy dzień. Kurde. Dobra, zajmijmy się tutaj nagrywaniem, a nie marudzeniem, jakie moje życie jest tragiczne. Nie będę teraz tutaj marudzić o tym, bo przecież wy to dobrze wiecie i jakbyście chcieli, to możecie siebie posłuchać na przykład pewnie. Mogę się nawet tego założyć. Dobra. Okej. Bok. Dobra. Gdzieś tutaj. No, to jest powiedzmy nasz centralny blok. Jeżeli to jest centralny, to ja będę musiał pójść tutaj jeszcze trochę. Dlatego właśnie wziąłem piasek, bo piasek mi tutaj spada i będzie prościej. Ja nie mogę. To było mistrzowskie. Aha, okej, poczekaj. Tutaj spadaj, 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 spadaj. Bo wiecie, piasku akurat mamy dosyć dużo. Jesteśmy schronego jeszcze na takim biomie, gdzie tutaj to wszystko jest. Zwierzętami dzisiaj się nie będę zajmować jeszcze. Chociaż mam taki plany, żeby też to... Powiem tak, jak znajdziemy jakieś zwierzaczki, to się nimi zajmiemy. Jak ich nie znajdziemy, to trudno. Dobra, tak. Ty idziesz tutaj na dół. Ale wątpię, żeby to było pod tym blokiem, bo to byłoby zbyt łatwe, a zazwyczaj w Minecrafcie nie ma takich rzeczy łatwych. No, poczekaj. Poczekaj. Zejdźmy jeszcze trochę. Oj, nie. Nie możemy tak się podkopywać, bo to wszyscy wiemy, do czego to zmierzamy. Okej, dobra, tak jak mówiłem, nie widzę tutaj nic, co by mnie zainteresowało, jeżeli kopujemy tak prosto w dół. Okej. Czy to wygląda tak? To nie wygląda na wodę. Świetnie. Tragicznie. To tak, tu wyrzuć tę wodę i tutaj jeszcze sobie dajmy... O Boże. Znowu będę mieć problem z tym skarbem, bo nie będę mógł znaleźć go. Oczywiście. Oczywiście, no, tutaj jest trochę tego piasku. Najbardziej irytujące to jest ta woda. Chociaż mam teoretycznie miksturę na oddychanie pod wodą. Co z tego, że jeszcze nigdy nie użyłem? To jest chyba największy problem. Co z tego, że ją mam? Jak ja jej tak nigdy nie użyłem? Co prawda o mnie? Co z tego, że mam miksturę, skoro i tak nigdy z nich nie korzystam? No, bo gdzieś to tu powinno być. Ja przypominam, że to mniej więcej gdzieś tutaj pokazywałem na tej mapie. A ja tego w ogóle tu nie widzę. Co też nie podoba mi się zbytnio. Dobra, zejdźmy jeszcze sobie. I na pod już tak głęboko kopiemy, że to już trochę się zastanawiam, czy tutaj... Bo teoretycznie są fake. Mogą się pojawić, że niby jest, ale go tak naprawdę nie ma. Ale wątpię, no bo jeszcze ani razu nie mieliśmy takiego. Teoretycznie to jest idealne miejsce, gdzie by on tutaj mógł być. Teoretycznie oczywiście, tak. Praktycznie to wiemy, jak to jest w Minecrafcie, cokolwiek. Dobra. No teoretycznie to ja nic nie widzę. Trzeba gdzieś indziej poszukać jeszcze. Kurczę. Kurczę. Dobra. Tutaj nie widzę.
Teraz o niej tutaj woda się pojawi. To było dobre, jak się pojawiło tak na chwilę. Ciekawe, ciekawe. Dobra, i czekaj. Chcę tu postawić pochodnie. I tam jeszcze wypycha, co? Od kiedy? Nie uda mi się to zrobić. Ale wiecie, wypłyńmy stąd i zróbmy sobie tutaj. Nie no, jak zabiję się teraz jeszcze o coś takiego, to już w ogóle będzie tragedia. Poczekajcie, bo ja chciałbym znaleźć tutaj szybko ten skarb. I tak już rzadko nagrywam na Minecrafta. A chciałbym, żeby tutaj te odcinki coś wnosiły i żeby rzeczywiście coś się zmieniało. Pomijając to, że chcę zrobić nie dzisiaj, ale ogólnie chciałbym zrobić farmę villagerów na żelazo i na inne zupełnie rzeczy. Ale oczywiście jeszcze tego nigdy nie biłem, tak żeby było zabawnie. Ale tak, takie mam pomysły. Jakieś bardzo dziwne te pomysły. No ale dobra. No tak, tu sobie możemy już zejść. Spokojnie teraz. Jednak z tego co widzę, to mi nic tutaj nie wnosi, bo tutaj nie ma żadnych teraz nowych skarbów. I to mnie najbardziej irytuje. Co z tego, że teraz to rzeczywiście to skopaliśmy? Jak tutaj i tak nic nie ma tego, co by mnie interesowało. Może tutaj. Może w tym kierunku trzeba iść. Which way to fox go? Nie, no, tutaj też nie widzę. Nie, jesteśmy zbyt głęboko. Nie, ja to widzę. Jeżeli już nie mogę dobrnąć tam gdzieś wyżej, jesteśmy zbyt daleko, zbyt głęboko. Ktoś go zabrał. Nie, to nie jest. Nie, to nie w tę stronę. Też mi powiedzieć, że to jest w tym kierunku. Teraz? Dobra, zróbmy sobie stąd wyjście. Zacznijmy od tego, zróbmy sobie stąd wyjście. Boże. Teraz będę tutaj nieskończenie wiele czasu wychodzić stąd. Jeszcze tego mi brakowało. Okej, czekaj. Nie chcę zginąć od pajacku. To na pewno nie moja droga. Tak, teraz będę sobie robić schodki i przez te schodki w ogóle nie wyjdę na powierzchnię. To jest to, do czego chcę dojść. Tak więc nie wiem, czy zauważyliście, zrobiłem wszystkie narzędzia już takie porządniejsze trochę. Żeby dało się. A, no bo czekajcie. Jesteśmy bardzo blisko domciu, więc się ją prześpimy. A, jakiś tam zwierzak sobie. Jakiś tam zombie sobie wyszedł. Czy to był Enderman? To jest Enderman, nie, to są drzwi. Nie, to są drzwi. Dobre, to było dobre. Czy to jest Enderman? Nie, to są drzwi. Dobra, prześpimy się i wracamy do roboty. Nie, ja już się upadłem, ja już chcę ten skarb znaleźć i idziemy później do podziemi, bo trzeba. Jedźmy. Skarb dojedźmy. I idziemy. Jak wolno. To jest płynięcie? To jest płynięcie, czy się ślizganie? Nie, bo już naprawdę zaczynam się zastanawiać, gdzie ten kurde skarb jest. No bo już trochę wy tutaj wykręciliśmy i jak nie było, tak nie ma tego skarbu. A on powinien gdzieś być tutaj w miarę też na wierzchu. Nie powinien być aż tak bardzo schowany, więc nie wiem, gdzie popełniłem błąd tutaj w szukaniu tego skarbu. To już się naprawdę robi dziwne. Polegaj. Nie, to nie jest stronę. Może tutaj jeszcze. Nie wiem, coś tutaj jest w ogóle nie tak. Już się powtarzam, ale naprawdę coś mi tutaj śmierdzi. Coś mi tutaj śmierdzi tym, że tutaj coś gdzieś tu ja w ogóle źle zacząłem robić. Dobra. Nie, tutaj nie widzę nic. Nic rzeczywiście co nie mam. Jest skrzynka, dobra. No, jest skrzynka, to jest dobra wiadomość. No, na skrzynce to tak ciekawe, dobra. Okej, to będzie wszystko wylatywać, no może poza tymi częściami. No, ja piasek tu ja zbieram, tak? Póki co jesteśmy na takim etapie z cudowcami, że bida. Że po prostu pani bida. Dobra, ale to tak. One powinny tutaj już gdzieś być, świetnie. Dawaj skrzynkę. No, i to nie jest taka zła. Mamy TNT. Trochę złota, trochę srebra. Jakaś mikstura. Mikstura na oddychanie pod wodą przyda się. Dobra. Dobra, i weź ten kurde wieć już. Weź mnie po prostu, nie denerwuj mnie. Musimy sobie zrobić jeszcze swoją nową łopatę. Tak, dokładnie.
Dobra, wychodzimy stąd. Świetnie, udało nam się to zrobić, pierwszą rzecz. Tak, widziałem tu swoją owcę i krowę. Trzeba będzie ich nas przetransportować i zacząć powoli rozmnażać. Może w sumie od tego zaczniemy jeszcze. Zaczniemy. O ile można jeszcze nazwać to, że my odcinek zaczynamy. Tak, mamy tutaj jeszcze koty się tutaj kręcą. Jak kręciły, tak kręcą. Czy ty zombie, jak jesteś głupi? No jest. No jest głupi. Idź ty, bo ty tutaj się zaraz udusisz. No, poczekajcie, tak, bo ja bym musiał tutaj te nasze wodorośla. Boże, on miał łuk. Co mu się wydarzyło? Jakieś zebrać. I wtedy będziemy mogli normalnie zacząć gotować powoli. Tak. Okej. Okay. Jak weźmiemy, żeby teraz to wszystko wypływało, to będzie ciekawie. Chcę też, żeby rosnęło tutaj to wszystko, więc nie chcę to całkowicie rozwalić tego. I chciałbym jeszcze wypłynąć stąd, to co innego akurat. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Przynajmniej taką mam nadzieję. Okej, okay, dobra. No i tutaj to ja widzę tego duże obszary. To dobrze, będzie... Będzie tutaj kręcić. Będzie tutaj gotować. Akurat mamy tam trochę tego i to się będzie... Co z tego, że to się będzie samo na siebie nakręcać? Teoretycznie powinno być to... opłacalne, z tego co pamiętam, ale no zobaczymy. No a teraz tak, 3 godziny później zbierania tego wodorostu. No tak to mi wygląda. Słuchaj, jakby coś, ten specjal, który tam miał się pojawić, on się pojawi może w piątek, bo mam lekkie problemy z innymi jeszcze rzeczami. Jakby ktoś nie pomyślał, ja się naprawdę sam zdziwiłem. Jeszcze są inne rzeczy, które człowiek może robić niż YouTube i po prostu specjal będzie, nie powiem wam oczywiście z czego, ale mogę powiedzieć, że na pewno będzie, natomiast kiedy będzie, kiedy się pojawi, to tego niestety nie powiem, bo sam oczywiście nie wiem. Dobra, bambus nasz tutaj idzie wysoko. Nie widziałem jeszcze nigdzie lasu bambusowego, ale podobno mają być. Ale widzę, że wygląda to całkiem ciekawie. Dobra, to tak, zjedzmy trochę jeszcze tego. Co to nie bardzo dobre do jedzenia, poza tym. Okej, dobra. Całkiem zacnie. Nie, wiecie co, ja lubię ten crafting taki tradycyjny, ale jest szybszy tamten, a nie chcę, żebyście tutaj marnowali czas, więc opcje gry, automatyczny skok, poczekaj, to nie to. Interface, dobra. Klasyczne tworzenie. No będziecie przy okazji widzieć, gdzie to trzeba zmienić. Dobra. No i teraz tak. I tutaj powinny być nie to, nie tu. Dobra, gdzie są bloki takie bardziej ekskluzywne? O, dobra. Proszę bardzo. Mamy trochę tego paliwa. I mamy trochę tego magicznego czegoś. Tak, czekajcie, czy my mamy... Powinniśmy mieć jakąś jeszcze skrzynkę, to my mamy tutaj obok, teoretycznie. Czy my mamy trochę żelaza? Mamy trochę żelaza. Świetnie. Z tego żelaza poprosiłbym... Mamy patyczki, świetnie. Nowe to, bo to się zaraz rozwali i będzie kicha. Natomiast tutaj już zaczynamy tam... Pójdziemy może najpierw kopać, a później najwyżej jeszcze coś weźmiemy. Tutaj mamy naszą skrzynkę. I sobie zrobimy, żeby tam już trochę nam to było bardziej zautomatyzowane niż tak jak to jest teraz. Bo teraz sobie przypomniałem, że to muszą być dwie skrzynki. No dobra, no to w takim wypadku musimy zrobić jeszcze jedną skrzynkę. Proszę bardzo, skrzynka zrobiona i teraz tak, tutaj mamy nasz magiczny lej. Dwa leje trzeba niestety skonstruować. I tak. Okej. Okay. Dobra. To jest dobrze. Tak. Poczekaj. Czy my mamy pan piecek, dobra. Tak, w ogóle tę mapkę możemy, czekaj. Tą mapkę to odłóż w ogóle na miejsce i te wszystkie rzeczy, które są, mam. Typu TNT, rzeczy chyba nam nie są niezbędne teraz do życia, więc możemy sobie spokojnie wyrzucić to też, kobla trochę nazbieraliśmy, ciach, dobra, i od razu będzie trochę więcej miejsca, no i oczywiście mapka, żeby nie było. Tak, ty sobie idziesz tu, pochodnie dawaj tam, daj nasz tutaj teraz lej dajemy tu i dajemy tu, świetnie. I teraz tak, tutaj wrzucamy to, nie wiem czy to wejdzie.
Wymyślę jako składnik, no tak. Ciekawe, czy to można jakoś przepalić na coś jeszcze. Ale nie chcę patrzeć, bo chcę, żeby się tu zrobiły mi po prostu teraz wodorosty. I tak. Od tego leja będą wychodzić wodorosty. I nie mamy teraz przy okazji jeszcze żarcia, ale to chyba jest mniej istotne niż to, że już możemy tutaj iść. Dobra. Mamy trochę marchewek. To może być dobry początek. Tak, to sobie zostawimy. Co ze sobą wziąć? No na pewno trochę drewna. Możemy sobie wziąć tego drewna, którego mamy najwięcej. Bo w sumie czemu by nie? Mamy też bardzo. 10 drewna, to nam powinno wystarczyć. Trochę piasku, żelaza bym sobie tu zostawił, a jeśli już, to do kopania bym sobie wziął bardziej inne rzeczy. W ogóle poczekajcie. Pójdźmy po całości. Mamy tutaj trochę drewna. Co ja się tutaj będę męczyć? Weźmy sobie ciach. I to jest nasz pierwszy diamentowy kill-off. Według mnie to bardzo dobry początek. I zróbmy sobie jeszcze jeden taki, tylko już odstawiłem nasze. Gdzie to jest? Gdzieś już. O, widziałem, odstawiłem. No to trudno. Ale na szczęście możemy to jeszcze raz stworzyć. I widzicie, tutaj trochę jest to szybciej idzie. Nie muszę tego wszystkiego wykładać. Może myszką to się rzeczywiście szybciej wykłada, ale na tutaj to niekoniecznie. Dobra, nasz diamentowy kill-off zostawimy sobie tutaj. Mamy trochę pochodni, trochę jedzenia, trochę wszystkiego, więc teoretycznie, czekaj, jeszcze sobie weźmy crafting, możemy iść. Łóżka nie będziemy brać. Mamy teoretycznie łuk też, ale ponieważ ze względów takich estetycznych jak to, że co z tego, że mamy łuk, jak i tak go nie wykorzystamy ze względów takich, że nie mamy strzał do niego, nie będziemy go rozwijać ze sobą. Dobra, tak. Nasze tutaj bambusy bardzo pięknie rosną w górę i niech sobie rosną, tak? To chyba będzie dla was oczywiste. Jak rosną, tak niech rosną. I tak, nie biorę ze sobą mapki. Liczę, że wyjdę tym wyjściem. Tak, tu ja ją założyłem, tą właśnie magiczne takie coś. Mogą tu być potwory, więc będzie ciekawie, bo ja dawno się nie bawiłem Minecrafta, a zwłaszcza takiego, gdzie normalnie sobie chodzę i szukam rzeczy. Dobra, mamy już na dobry początek trochę żelaza. Innego niż to, tak jak mieliśmy wcześniej. Dobra, jest, o kurczę, rozwidlenie i to całkiem duże. Dobra, znaczy to dobrze, bo jesteśmy na początku i jest rozwidlenie, więc powinniśmy więcej surowców zdobyć, ale musimy przy okazji też trochę węgla wziąć. Ponieważ akurat co jak co, ale węgla to mamy dosyć mało. Z wiadomych przyczyn byliśmy tyle pod ziemią, co kot napłakał. No widzę, że trochę naprawili tutaj też to, jak powstają teraz tutaj nasze tutaj te miejsca właśnie, jak widzimy. Rudy żelaza, bo pamiętam, że zawsze kiedyś to były tak, można było się zakładać, jak wygląda ruda. Po prostu to było pewne. A teraz to już całkiem inaczej go nazwę. No ten nie to weźmy strasznie dotuje. Lata mi tu lata. Dobra, mamy trochę rudy. Okej, dobra, to był zły pomysł. Co to było? To mi wyglądało na creepera, bo dużo mamy damage'a. Naprawdę dużo. Dobra. Tak, podskoczyliśmy wręcz. Okej. Very good start, bym powiedział. Very good. Powinniśmy mieć oczy bardziej otwarte niż tak jak teraz to sobie chodzę. Oczywiście później, żeby nie było, ja nie będę tak tutaj chodzić zawsze z wami. Będę być poza odcinkami i tak dalej. Ale sam początek stwierdziłem, nie no, na pierwszą wyprawę na moją do jaskiń to by się przydało. Czy i tak seria Minecraftem, jak będzie się dalej rozwijać, to nie mam do tego pojęcia, bo jakby to było na komputerze wersja, byłoby parę plusów. Po pierwsze byłby plus taki, że mógłbym to nagrywać trochę częściej. A tutaj no to PlayStation oddaje dziś albo przez najbliższe parę dni już nie będę mieć PlayStation u siebie w pokoju, więc będę musiał ubiegać się o nagrywanie każdego odcinka osobno, co daje mi znacznie gorszą możliwość nagrywania odcinków. Więc będziemy zobaczyć. Dobra, mamy trochę węgla. I tak. Ja bym bardzo chciał oświetlić tutaj to miejsce, bo jestem w 100% pewien, że tutaj jest bardzo dużo tego, bo ja tutaj się przecież chwilę kręciłem i zbyt dużo ja tam nie dałem, żeby mogły się tutaj spawnowały i tak dalej. Więc jestem wręcz pewien, że tutaj jest ich
od Multoma na dole. Jak widzieliście, widzieliśmy już Creepera. A ledwo co zeszliśmy sobie tak właściwie na dół. I tam coś widziałem, ale... Ale nie widziałem tutaj zbyt dalej. Okej. Okej, dobra, widzę zombiaka. To jest dobry początek. Bardzo dobry początek. Mam nadzieję, że tylko zombiak jest tutaj. A nie mamy jakiejś reszty kompanii. Jakby zaraz zobaczę w komentarzach. Słaby jesteś, tutaj w ogóle nie potrafisz się bić. Chodzić po jaskiniach jak jakiś normalny youtuber. Ja nie gram często w Minecrafta i won mi z takimi komentarzami. To nie moja wina, że wy tam gracie po x godzin, a ja sobie włączę raz na jakiś czas Minecrafta i sobie po prostu popykam, bo chcieliście, żeby była taka seria na kanale i jest. I moja dobra wola, że to się to pojawiło. Moja dobra wola to było to, że ja to kupiłem, bardziej bym powiedział w tym kontekście jeszcze. Ale tak. Tutaj na pewno się to gdzieś tam dalej ciągnie. Świetnie. I tutaj to kręciliśmy przy tym. No, dawaj tutaj tego więcej. Ludzie, żelazo tutaj, ja tutaj widzę, że naprawdę jest całkiem zacnie. W sensie całkiem dużo. No, daj tutaj to jeszcze. I pójdźmy sobie do góry, bo wiecie co, bo jak idziemy do góry, może gdzieś wyjdziemy, jeszcze jakieś jedno wyjście byłoby, czy coś. Chociaż wątpię to, o dokładnie. Bo tutaj jesteśmy całkiem blisko. O, tutaj jest jakieś przejście. Dobra, ale zanim to, poczekajcie, ja w ogóle zwykle na zagadaj. 25 minuta odcinka. Ja dzisiaj będę chciał ogólnie skończyć ten dzisiejszy odcinek na górze. I najlepiej to, żeby jeszcze w jakimś zacnym miejscu, nie wiem jak to teraz wygląda. W sensie, chciałbym nawet się owcą już zająć dzisiaj, jakąś owcę ubić. Wziąć do zagrody. Koniecznie nawet ubić. Dobra, coś ślepy zaułówek. Świetnie. Ale mamy już 36, jakaś tam wycieczka była, więc świetnie. Idziemy dalej. Dobra, tak, tutaj widzę ewidentnie trochę wungla. Ale zanim trochę wungla, to ja bym jednak poszedł tam trochę dalej. Nie, no jak powiesz mi, że to jest ślepy zaułek. O Boże. Ale ta nasza jaskinia była wielka. Normalnie, da, no to przynajmniej zwiedziliśmy całą jaskinię. Mieliśmy jednego creepera i w ogóle byśmy... Halo, halo, centrala tutaj. Wystąpił mały problem, ponieważ padł mi pad. I nie włączyło się nagrywanie do odcinka, więc muszę wam tylko zrelacjonować z mi, co się działo. I przy okazji zrobimy coś jeszcze. Ale tak. Mniej więcej to się stało, to obciążyliśmy całkowicie tą jaskinię ze wszystkich surowców. Mówię tutaj i o węglu, i o rudzie żelaza, nic więc tutaj nie było. Więc w sumie się wyniosłem stąd i poszedłem trochę innym kierunku. Więc tak, według mnie możemy się już stąd spokojnie wynieść. Ja będę w najbliższych tygodniach tutaj pod naszą wioską robił różne wykopy. Takie, bo nie sądzę, żebyśmy się gdzieś daleko wynieśli, nawet jak tam zagłosujecie, będziecie. A, i jeśli jeszcze nie wiem, czy powiedziałem to, specjal jakby coś nie będzie koniecznie w tygodniu, będzie w piątek może się pojawi, jeżeli chodzi o ten z okazji 500 filmu, bo to, który film jest 500, to was nie interesuje, to, że się pojawi, to jest, to was interesuje. No, a tak, to sobie zróbmy tą ścieżkę. No i tak, no i właśnie, weźmy sobie mapę. I jedną ostatnią rzecz, zanim sobie zrobimy, znaczy wam pokażę jeszcze tutaj. Tak, mamy tutaj nasz piec, a jak widzicie mamy 49 żelaza, sztabek żelaza. Czekajcie, my tu mieliśmy ich trochę więcej. Możemy dorzucić sobie w sumie. I tak, czekaj, czy tu, bo tu widziałem, mamy taki magiczny hełm. Czy ja go mogę, poczekaj, bo jestem ciekawy, czy ja mogę hełm przetopić na żelazo? Ej, czekaj, ile będzie z tego żelaza? Poczekaj. Daj to, bo jestem ciekawy. Ile z tego się żelaza robi? Pewnie z jednym. Z grudkę? No wiesz co, żeż. Ty złodzieju. Powiem tak, ty złodzieju. Bo to jest akurat bardzo mało. Dobra, tak czy siak. Grudkę. Mamy grudkę. Ale to akurat z tych różnych innych śmieci typu to można poprzerzucać. A to rzeczywiście nie jest aż takie tragiczne, jeżeli możemy z tego trochę rzeczy odzyskać z tych różnych skarbów, które tam znajdujemy na dnie oceanów i tych różnych, możemy teoretycznie jakieś teraz rzeczy sensowniejsze zacząć robić. No dobra, to jest całkiem fajnie, to może się przydać. Dobra, tak, to wrzucimy tutaj, weźmiemy sobie naszą mapę i się przejdziemy. Przejdziemy się i sprawdzimy, ale tak jak słyszycie, mamy tutaj dosyć dużo dźwięków ekstra. A mianowicie mamy tutaj, o proszę bardzo, taką piękną zagrodę. Swojego świnki możemy też później dorzucić, ale niekoniecznie dzisiaj.
Dzięki czemu mamy tutaj nasze owieczki, które bardzo chętnie by mi dały swoją wełnę, czy nie? No dokładnie. Jak ja lubię te frutki. O, proszę bardzo. I dziękujemy bardzo. Dziękuję za miłe tutaj w naszych progach. I dzięki temu będziemy mogli sobie trochę zbierać wełny, surowców. Mamy też krówki, krówkami też się zajmuję. I tak, zanim to i owo. Poczekaj, to nie to. Dajemy sobie dwie pszenice. Tak, bo więcej nie potrzebujemy. Proszę bardzo, dwie pszenice. I sobie ich rozmnożymy. Tak, żeby było, że na odcinku. Że nie było, że na odcinku nie rozmnożaliśmy. Proszę bardzo, rozmnożyliśmy. Dziękuję bardzo. I mamy kolejnego białego. Tak, jakieś barwniki będzie się trzeba tym zająć. Słonego, poczekaj. Poczekaj, bo mamy naprawdę filkę. Niedużą filkę, ale jednak filkę. Zajmijmy się jakimś barwnikiem. Proszę bardzo. Żółty. Z tego co kojarzę. O kurde, ale żeś na okrągło poszedłem. Tym bardziej, żeś się chyba nie dało. Jeżeli kliknę. O, dokładnie. To chciałem uzyskać. Mamy teraz taką magiczną żółtą. I pozostałe białe. Będziemy teraz zostawać różne. Dobrze, ale tak jak mówiłem. Chciałem się przejść i zaktualizować naszą mapę, ponieważ. My tutaj jesteśmy już taką, no, dłuższą chwilkę, ale tak zbytnio jeszcze tutaj nie chodziliśmy dookoła. Tak, tu mamy kolejną świnkę, bardzo dobrze. Tutaj są nasze wykopaliska, więc tym tutaj będziemy się kręcić. Kolejna świnka i kolejna owieczka. Akurat was już mogę wziąć pod mój nóż, widelec. Jedzenie. Nawet ty. Akurat ty się mi przydajesz. Tak samo krówka, bo krówka daje fajne też rzeczy. O, oczywiście, zbi się już nos. I swego, jak już tu jesteśmy, to zobaczmy jak to wygląda, bo tak, bo wy tam głosujecie w ankiecie i bla bla bla. Ta, no bo tutaj, czekaj, tutaj, nie, my to zawsze obsłużniemy na maksa, żeby nic tu ku niczemu nie zostało, żeby jakiś przez przypadek. Ale tak, to jest ogólnie to byłoby całkiem przyjemne. Pomijając to, że nie jesteśmy już na mapie, weźmy sobie może jeszcze kaktus. O, to jest dobry pomysł. To całkiem przyjaźnie będzie. Proszę bardzo, kaktus do usług. Mam nadzieję, że mi się udało go zebrać i nie spadł tam, gdzie zazwyczaj one spadają, czyli na drugiego kaktusa i się po prostu znikają. No mam, tak. Okej, widzę tutaj jakieś jaskinki. To się całkiem dobra wiadomość. Jakieś miejsce różnych rzeczy. O kurczę, tego nie chciałem. Właśnie tak się tutaj tego spodziewałem. A jakieś jaskinki, a to fajnie, no i właśnie. Bardzo fajnie. Dobra. Nie biegajmy z mapą, bo to jest śmiercionośne. Musimy dotrzeć, zanim my tutaj zginiemy. A nie chcemy oczywiście zginąć. Tak, słyszałem też jakieś kutki, więc bardzo dobrze będziemy mogli jajka sobie bić. Powoli takie wstępne surowce już zbieramy, bo już wiecie, żeby tutaj się to mogło jako taka zacząć już trochę rozwijać. Czemu ja biegnę, jak jest tutaj noc? To jest dosyć oczywiste. Ponieważ jak jest noc, to nam się tutaj robią potworki, tak w skrócie. I później nam się pojawiają creepery i później nam wysadzają połowę wioski. A tego byśmy naprawdę nie chcieli. Więc dobra, poczekaj, ile jesteśmy z czasem, bo tamten materiał trwa, dobra. Mniej więcej już kończymy. Dobra, tutaj się to przetapia, to się przetapia. Można byłoby dać w sumie coś do przetopienia jeszcze. Znaczy, w sensie, wiecie co chodzi. Dajmy jeszcze to i... I dajmy nawet to. Dobra. Ciekawe, czy to ten flash coś by mi dał. Bo ja wiem. Dobra, na razie nie wiem i nie chcę może na razie wiedzieć. Tak, rzućmy to i to. Więcej na razie nie. I przejdźmy się jeszcze z mapką gdzieś tam dalej. Mam nadzieję, że tutaj żadne potworki się nam nie pojawiały. Właśnie, no przecież tutaj można wziąć wełnę. Ja nie mądry. Przecież z was to można wykorzystywać ile wiecie. Dobra, wracając do naszego eksplorowania, zanim my tutaj skończymy tą naszą całą magiczną wycieczkę, przejdźmy się jeszcze w tym kawałku. Bo tak, nie mam żadnego pojęcia. Ogólnie, tak, mamy jeszcze jeden monument, którego nie zwiedziliśmy. Tym się możemy zająć w kolejnym odcinku. Mianowicie jest taki... brązowa owca. Brzmisz ciekawie, koleżko. Nie wiem, czy ja będę mógł jakkolwiek to później wykorzystać, ale... Ale podoba mi się. To swego, tu jest bardzo dużo krówek i tego wszystkiego. Dałeś mi skórę, dobra. To tak, tutaj takie trochę inne te... O,
Tam widziałem różne. Ciekawe, czy w ogóle te listy będą się już niedługo rozpełnić, bo one mają pojawić się w nowych aktualizacjach. Dobra. Okej, okay, dobra, to wygląda ciekawie. Pomijając to, że to się zaraz wszystko zawali, to wygląda to całkiem ciekawie. Tak, to mamy taką tutaj bardzo dużą, wysoką górkę, a później nic, tak właściwie. To zupełnie inaczej wygląda tutaj później, to rozprzestrzenie, panie kolego. Tak, ja tu widzę, że to jest ciekawy dosyć klimacik, tu można byłoby ciekawe rzeczy robić i ciekawe rzeczy się tu pewnie będą działy, jak możemy się domyślać. Zresztą, jedną z pierwszych rzeczy, jaką będę chciał zrobić, to jest farma żelaza z villagerami, żeby móc w końcu jakoś sensownie pracować w tym miejscu, gdzie jesteśmy, a nie tak jak teraz, że kurczę, musimy gdzieś schodzić pod ziemię. Ale to będzie ostatnia rzecz, jaką dzisiaj zrobimy. Czyli wejdziemy sobie tutaj do igla. Bo jednak co jak co, ale nie wiem jak wy, ale ja nie często widzę iglo. Tym bardziej, że ja wiem, może spać w nocy, że w iglu, gdzie to jest? Jest zawsze ukryte wejście. Idziemy. Mam nadzieję, że mnie nic nie zabije. Ale powinniśmy być bezpieczni i zazwyczaj tu jest jeszcze jeden villager, co by nam znacznie ułatwiło. O, dokładnie. Poczekaj. Okej. Rozwal kratę. Widziałem lepszych ludzi. I tutaj jest zombiak. Tak, i tutaj mamy rozpryskiwanie osłabia. Poczekaj, czy jak ja to wrzucę na villagera, to coś da to? Czy nie? Tak ciekawe, bo podobno da się zrobić villagera, ale... O, dostałem trofeum. Czekaj, gdzie to jest? A, reszta. Daj to tutaj. Nie jestem tego pewien, ale dobra. Osłabienie, świetnie. Ale dla mnie to nic na niego nie podziałało. Dobra, tak czy siak. Jabłko nam się przyda, przenik jest złe rzeczy. Dobra, to tak. Proszę bardzo. Tutaj takie coś mamy. Idziemy sobie stąd. Jakoś my to nie. Nie było jakoś strasznie dużo rzeczy. Ale jakby coś mamy villagera trochę bliżej nas. Jakkolwiek to brzmi. Nie, tamci i tak są lepsi, bo w tych, których ja mam na oku. Ponieważ oni są w lepszej orientacji do nas, jeżeli chodzi o... Oczywiście... Kanion! A to akurat całkiem fajnie, że mamy... Znaczy niekoniecznie, że mamy tutaj i możemy wpaść na to dosyć prosto, ale ogólnie całkiem zacnie. Dobra, wracajmy już do naszej bazy i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo już kończę go drugi raz dzisiaj, więc w skrócie chciałbym już go skończyć. I ostatnią rzecz to jeszcze zrobimy sobie bambusy. O, delfina, ja tu widziałem. No. Dobra. Tak. Mam nadzieję, że ci wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić w opłynie. No, ciekawe, czy wy wiecie, co się im stanie, jak ja bambusa przepalę. Bo teraz jest tyle tych nowych rzeczy się pojawiało, że aż w sumie to człowieku nie wiesz. Jabłka to są akurat dosyć dobre, więc i to bym nie zużywał tak bardzo. Dobra. Czekaj, czy tutaj się coś mapka załaduje? Nie, dobra, ale i tak mamy trochę więcej mapki, trochę większą orientację mamy tutaj w terenie. Niekoniecznie tutaj dookoła nas, ale powinno się tutaj więcej dziać. No i jak widzimy, bambus urosnął wysoko. Z czego będziemy się, tym będziemy się już później zajmować, będziemy robić sobie rusztowania, będzie prościej nam tutaj to wszystko robić. Windy i te inne. Znaczy akurat windę trochę nie bym zrobił z wodną, bo takich jeszcze nie dobiłem zazwyczaj. W Minecraftcie nie dobiłem, nie wiadomo czemu. Może tego, że nie było tego. No i jak widzicie, bambus naprawdę w bardzo dużych sztukach my tutaj mamy. No, poczekajcie. Poczekajcie, już zetniemy trochę tego bambusu. Trudno jest po prostu namierzyć na niego, bo on jest strasznie cienki, jak widzicie. Ale bambus jest dobry na sam początek jako budynki, rusztowania i to wszystko, bo można łatwo chodzić. Dobra, o Boże. Ile go tutaj jest? Ja nie wierzę. Przecież tu jest go... Ja go nasadziłem wszystko, co mieliśmy, co nie? To był, nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo teraz mamy tutaj las tropikalny sobie zrobiliśmy w skrócie, tak naprawdę. O, widzicie, już rosną. Nie, no to jest nienormalne.
To jest nienormalne. No, to jest akurat ta moja sekcja, którą chciałem sobie pod wycinkę robić. Tak, akurat do bambusu też ciekawa byłaby farma jakaś. Ale nie wiem, czy jest nam aż tak bardzo niezbędne, bo jak widzimy, on tak szybko rośnie. Nie wiem, po co on by nam był, chyba że jako paliwo. To by było akurat dobre, gdyby można było go jakoś sensownie przepalić. Dobra, jak widzimy, jest go tutaj dużo. I za dużo. Ale mamy go trochę. No właśnie, pełne staki tego wszystkiego mamy. Bardzo dużo tego bambusu tutaj nam urosło i bardzo dużo go teraz ścięliśmy. Dlatego wszyscy lubią bambus, tak? No. Dobra, jeszcze zetnijmy sobie tutaj kawałek i już kończymy, bo co jak co, ale bez przesady. Bez przesady. Ja naprawdę rozumiem, że możemy się pobawić chwilą w Minecrafta, ale nie, nawet dzisiaj akurat dosyć wcześnie nagram. Nawet to wcześniej nagram, jeszcze pomijając, że muszę to zmontować. Będzie się montować przez całą noc. Ale tak czy siak, to nieźle. Dobrze. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Pamiętajcie, żeby zagłosować w ankiecie. No i kolejny bambus. Bo wtedy będziemy wiedzieć, będę wiedzieć więcej, którędy mam podążać i którędy, gdzie mam się osiedlać w kolejnych odcinkach. W kolejnym odcinku. Patrzcie, jak on tam szybko już dalej rośnie. Tak, jesteśmy tutaj chyba w dobrym biomie, bo one tutaj bardzo nas polubiły i bardzo szybko się rosną. Co? Dawaj, weź to zniszcz. Nie, tutaj nie, jakąś latającą maszynę czy coś, jak to się mówi, flying machine czy coś trzeba tutaj stworzyć do tych bambusów, bo to jest tragiczne, ile go tutaj jest po prostu. Nie da się z nim walczyć tutaj. Jest po prostu. To jest. Nie, ja naprawdę bym chciał zobaczyć te lasy, te nowe, co się mają właśnie pojawić z bambusem, bo to będzie masakra dopiero. Jak wejdziesz w taki las i tu będzie wszystko takie wysokie. No bo nawet drzewa takie nasze były wysokie, owszem, niektóre, ale nie aż tak. Aż tak był wysoki drzewek, to ja nigdzie nie widziałem. No, słyszałem coś. Co to może być? Bambus. Spadający. I jesteśmy pełni. No, opróżnijmy się, zbierzmy resztę i kończymy. Co to, że ja tak mówię, cały czas skończymy, ale... Jesteśmy na moim kanale. A tutaj tak to jest zawsze? Czy mi się dobrze wydaje, że ja znowu zapełniłem kolejną... Tak, znowu zapełniłem kolejną skrzynkę. Ja nie mogę. Ja jestem mistrzem zapełniania skrzyń byle czym. No bo... Jak to inaczej nazwać? Dobra, czekaj, czy... A jest, dobra, świetnie. Świetnie, daj mi tutaj z jakiejś... Jeszcze oczywiście za mało, tak? Mogę wszystko zapełnić, ale i tak mam za mało skrzynek. Dobra. Czekaj. Z ciekawości. A to się zapełniło. A tego akurat się nie spodziewałem, że to się, że w tą stronę to się może zapełnić. Gdzie ja tu kurde mam jeszcze jakieś wolne miejsce? Na te skrzynki, bo powoli tu się zaczyna robić ciasno. Dobra, to weź, wybórz. Wiem, że tak tego się nie wyburza, ale tak czy siak. Ale musimy znaleźć sobie miejsce na te bambusy, a nie chciałbym, żeby nam teraz te wszystkie zniknęły. Nawet jeżeli jest ich tak dużo, nie chciałbym, żeby nam to wszystko zniknęło. Dobra, to wyrzuć. Nie, to musimy wziąć. To jest moje i tak. I enchantami trzeba się będzie zająć. Dobra, szybko bambusy. Dobra, idziemy i zbieramy. Bo tu tego jest pełno. Tu jest od groma tych bambusów, pływają, jasne. Jasne. No, proszę bardzo, zbieramy. Nasze surowce wspaniałe. Nie, ja naprawdę się zastanawiam, bo jeżeli bambus można tylko i wyłącznie do rusztowań robić, to byłoby trochę kiepsko. Swoją drogą, to już zaczyna nieźle zaczynać rosnąć. To też jest bardzo ciekawe. On nie dość, że go bardzo ładnie, pięknie do tego szybko wyciąłem, to on już od razu zaczął rosnąć. To jest... ciekawe. I nie wiem, czy nawet dobre, bo jeżeli tak szybko będzie rosnąć i to się... tak szybko będzie się wszystko działo, to będzie naprawdę ciekawe. Dobrze, mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, bo już tu znowu jak zawsze przyciągnąłem. Tak. To daj mi tutaj. I pytanie jest, czy możemy zrobić coś takiego? Okej. Może? Nie. No, jeszcze nie poszło to. A czy to coś takiego?
Nie, chyba już przesadziłem. Dobra, ale tak czy siak, jako fuel, nawet jeżeli to możemy wyrzucić, to już jest bomba, bo akurat bambusu mamy naprawdę całkiem nieźle. Więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeżeli wam się podobało, możecie zostawić pobudę. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Już się powtarzam normalnie, jak jakaś katedynka. Chodźmy do naszych owców. I to dużo mówić. Cześć!